Ile ma pan lat? Gdzie się pan urodził? Na wschodzie, powiem panu szczerze, urodziłem się koło Wilna. Tak. A w którym roku? W 42. Aha, to w czasie wojny. Tak. I po wojnie się pan przeniósł tutaj z rodzicami? To znaczy się tak, moja mama jeszcze pracowała, bo już tam Sowieci zrobiły kołchozy, a dziadki mnie przywiozły do Gniezna. W Gnieźnie byłem pół roku, ojciec przyszedł z wojny i wtedy dopiero nas zabrał. A jak pan się nazywa? Mierzwiński. A imię? Ryszard. Pan Ryszard Mierzwiński ze Śniad. On pochodził faktycznie dziadek z Boruj. Tak. Aha. A ja pochodzę z Boruj Kościelnej. Mhm. Ale urodził się pan koło Wilna. Tak. Dzisna. Taka miejscowość? Tak. Miasteczko. Aha. A kiedy pan ostatni raz klepał kosę? W zeszłym roku. I co? A ma pan te narzędzia tutaj? Tak. A pokazałby nam pan teraz, żebym mógł nakręcić? No, matko świetnie. Czy nie bardzo? Nie jestem taki. No. No powiem, jak masz tam dziadek gdzieś pod ręką. No pewnie. I cały czas kosą pan kosi. Proszę? I cały czas. Cały czas kosą. Tak. Jeszcze dalej, babkę, młotek i jedziemy. Takie były wyrwane młoteczki. Do klepania? Tak, to było. Czemu takie? Dlatego, że musi taki być. I on jest, no widzi pan, jak on jest, bo zawsze się poślini, go troszeczkę każdy majster, kto naklepywał, to musiał poślinić. Tak. No bo ja wiem, że się młotki do wody wkłada, nie? To jest jak się rozeschnie, ale ten się nie rozeschnie, bo jest już tak suche drzewo, bo to jest dębina i zaklinowany metalowym klinem. To już tam jest na amen. Aha. I to są dawniejsze roboty młotki, najprzedniejsze jaki tylko mógł być. No, to takie właśnie były używane. To one nie były, znaczy się, to znaczy to był taki, nazywali to czygun, ci rzemieślnicy, nie? To był tak stal lana. To ani nie żeliwo, ani nie stal całkowicie, nie? Ale to były bardzo mocne. One się niby szczerbiły troszeczkę, ale były tak mocne, że to jest nie do wyobrażenia sobie. No to już ma tak ten młotek, no nie wiem, ja nie pamiętam w każdym bądź razie. To jest taki ten nowoczesny młotek. Aha, no już od razu widać różnicę, no właśnie, to jest różnica, nie? I ten siada, o to widać. Tym nie idzie klepać, bo zaraz siada, a ten tutaj absolutnie. No, do tego był urobiony, nie? Tak. Gdzieś tą babeczkę ja musiałem poszukać. Ładna babeczka była. Co? Dobrze. Polega, żeby jak najmniej wyciągać. I wtedy się wyciąga w ten sposób, że nawet widać, o. Ono jest taki, wtedy się robi lekko ząbeczkowe, ale jak ją się przeciągnie dwa razy, to wtedy się to tak zrobi jak brzytwa. Tą babkę, babkę to najlepiej, bo zrobi się otwór, wciśniesz ją do tego i ładnie się tego. Tu faktycznie nie wiem, czy ktoś w tym w Śniatach czy w Wielichowie, no może któryś tam jakiś dziadziuś umie klepać. Tak, no.
No i teraz to widać nawet od razu. Najgorzej zawsze jest przy końcówce, przy tym już nie przy piętce, tylko tu przy tym początku, jak się zaczyna. Tutaj to jest właśnie bardzo, to trzeba uważać, jak się klepie, bo... A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest twardsze i tu jest kosa, blacha ta jest mniejsza. Aha. I musisz delikatnie wyciągać, delikatnie wyciągać, bo lubi, jak jest twarda kosa, lubi się szczerbić. Czuwaj się po prostu. No po prostu wyszczerbuje się, samoczynnie. To tak, że to musi być tak cieniutko odciągnięte, no dosłownie na parę milimetrów, nie? Rozumiem. Dosłownie na, no nie więcej jak do 2 milimetrów, nic więcej. No tutaj to już jest tak, ta już jest... Przykład na tej bardziej widać, nie? Jak jest sklepano, czy ten, że ten czubek, o tu gdzie jest ten, nie? Widzicie? I od razu, to wszystko już zanikło, tak, nie? Tak. No widać nawet, nie? Czy tam więcej, mniej, nie? No i już ustawia się znowu. No zużyto, nie? Ale dopóki ładnie kosi, no to się robi ten, nie? Tego, nie? Na klepie się ją, jeszcze trochę tam idzie, ale to już nie jest to. To już nie jest to, co tam. Używam właśnie tą nową. Kosi, tak. No, to kiedyś, nie? Tak. Kiedyś żniwa tym robili, więc ue! To musiało być. Tak. Chodzić jak. No już, teraz już nie ma już takich ludzi. No dzisiaj wszystko są elektryczne. Już dosłownie od 80-tych lat już elektryczne te motorowe kosy. Tak, tak. No a przed to jeszcze wszystkie kanały były wycinane kosami. Melioracja, rowy wszędzie. Tak. Jeszcze w lesie, w 80-tych latach kosiłem. Tak. Jak uprawy się wykaszało, to kosami. Tak, takimi. Tak. No, ale tylko, klepać nie umiałem. Proszę? Próbowałem się nauczyć, ale klepać nie umiałem. Jakby się pan nauczył, aby pan musiał tyle kosić, co kiedyś. No. To tak, tak. Ale jak już ktoś tam chwyci ten dryk, to tam później już idzie. To już później zostanie. To jest jak z jazdą na rowerze, nie? No tak samo, tak samo. Jak się już ruszy... Utrzymać równowagę. Tak. No w całym życiu jest tak wszystko. No tak, wszystko. Tak. Obojętnie czego by nie patrzeć, człowiek by musiał tego, nie? No ale mówię, że człowiek się nauczy wszystkiego. No tak. Ale to był taki, znaczy się, granitowo-piaskowy. Mhm. No tak. I to były takie duże kamienie. Tak, to widziałem, tak, no tak. No. I to rowek, tam gdzie zboże się sypało, tam była większa dziura i gdzie już wychodziło te zboże na te już zmielone, no bo to jak przeszło przez ten, przez obrót tymi śmigłami, no to po prostu on napędzało i dosyć szybko ten... Tak, te koło chodziło. Tak. No i ścierało te zboże. Tak, na pył. Tak, na pyłeczek dosłownie. Tak. I tam nikt nie odsiewał, no dlatego ludzie byli zdrowi, bo to co urosło to było zmielone. Tak, to było zjedzone później. Tak, naprawdę. Plewy się tylko odsiewało. No plewy tylko, no ale to już tam jak owiec, no to już było zupełnie co innego. Tak, bo nie? A tak, dużo. Takie zboża jak pszenica czy tam żyto, bo to było najpopularniejsze, no to były tak zwane zboża chlebowe, to no tak dawni w Tartaku, no, wszystko w razem. Tych wiatrakach mówili właśnie ci, że... To pamiętam, bo przecież jeszcze w Boruj Kościelnej był ten Tartak, krótko po wojnie jeszcze był czynny. Młyn. Tartak. Tartak i wiatrak. Aha. No, jeden, a ten jeden był już zniszczony, bo już widać tam... Dobrze tutaj pomyślę, nie? No to jak... W Boruj Kościelnej to taka wioska była przemysłowa, więc był wiatrak, młyn elektryczno-parowy, bo była turbina parowa i na prąd był. No tak. Tam tak było zrobione, że... No ale już ci ludzie, wszyscy co tam tym operowali, no to już nikt żaden nie żyje. Dlatego mówię, były dwie piekarnie, rzeźnictwo było, dwa rzeźnictwa były. Taka przemysłowa wieś była. Tak. I to przecież Nowy Tomyśl, to przecież to jak ja pamiętam, to jak ja zacząłem do szkoły jeździć, to miał 2,5 tysiąca mieszkańców. A teraz? Jak się rozrósł? Teraz jest chyba
koło 25 tysięcy. Tak, tak, przez tyle lat? Tak. Się rozwinął. Tak. Tak. No tak, że miasto się zmienia. Wszystkie prawda? Miasta, tak. Tak, widzi pan, kiedyś klepano kosę, teraz już nikt nie klepie kosy. Sieta. Kiedyś koszono... Żyłkę się zakłada, albo metalowy taki tak. Z drucikiem i tylko... No jedzie. Tak. No ale znowu trzeba paliwo wlać. I truć środowisko tym, spalinami. Tak, tak. No... Kosę, jak się klepało, to długo? Wie pan, to tak mniej więcej w granicach 20-30 minut. Mhm. I później od razu ją taką trzeba jeszcze... Taką 80. Aha. I później ją trzeba było od razu jeszcze osełką prze... Nie, to zakładało się już do kosiska. Do kosiska. No i po prostu... I na pole. Tak, i na pole. I tylko przeleciałeś raz, i dwa i... I do pracy. Tak. Mhm. Wytrzymała dwa dni. Jak dużo tam zboże może więcej wytrzymała, ale jak kawałek kosili kiedyś, to tam 2-3 godziny i klepanie, nie? No tak, zależy. Na pół dnia. Na pół dnia wytrzymywała kosa. Później znowu klepanie. No bo dlatego, że tak, trzeba było się liczyć z tym, że zawsze są mrowiska, takie z ziemi te mrówki czerwone wychodzą, no to naciągną ziemi, nie? No 2-3 razy w ziemię, no i... Tak, i się tępi, nie? I znowu trzeba było przejść. Nie, jeszcze jak pan chce, to są tam może od tyłu, bo tam jeszcze ta część linia, no jest i ta brama, nie? A niech mi pan powie, a były oddzielne kosy do koszenia zboża i trawy, czy to były te same kosy? Te same. Aha. Tylko, że do zboża była klepana troszeczkę inaczej, tak? Żeby była bardziej taka szorpata. Aha. Tak więcej, takie, żeby miała takie wręby, jak aha. Gdyby. Niemocne, ale żeby miała wręby. Łatwiej bo... wtedy się kosiło? Tak. Mhm. I z rosą. Przeważnie ledwo dzionek. Tak, tak. O 4-5 rano. Tak, się szło do tak. Koszenia zboża. Wtedy łatwiej. Tak, było lżej się kosiło. Mhm. Ta rosa powodowała takie zmniejszenie takie tarcia. Zmiękczenie tej słomy, bo jak w samo południe to było, też kosili. Ale to już żyte, jak były żniwa, no to musiało być zrobione, a dużo było, bo to jeden sąsiad sąsiadowi pomagał, tak, bo tak było. No bo sam by nie zrobił, oczywiście. Tak. No ale takie były czasy. No. Wszystko się tak zmienia. Ach, tak, panie, wszystko się zmienia i my się zmienimy, tak. A zmieniamy. Ale ładnie się przyjęły. Pan tu sadził te wierzbowe, tak? No, mówię. Ładnie się poprzyjmowało. Mam nadzieję, że na wiosnę wypuszczą. Będzie. I to już jak się ładnie wypuściło, to i będzie. Mhm. Bo już korzeń, znaczy się chwycił dobrze wilgoci. Mhm. Rozumiem. Czyli już ciągnie wodę. Tak, już ciągnie wodę sobie tak, ile to potrzebuje. Mhm. To dobrze. Będzie zielono. Będzie nie zielono. Będzie takiej pustej przestrzeni, że ten wiatr później tam hula sobie po tych polach. Tak. Bo powiem tak szczerze panu, że łosa to jest taka roślina, no to nazywają to chwast. Tak, no, tak. No praktycznie, bo to jest tak. No ale to... kiedyś wszystkie aleje, wszystkie miedze były wierzbą obsadzone, bo to było najprostsze drzewo. Najprostsze i najszybciej to się zazieleniało. Można je było zjeść, bo liście jedzono jak był głód na przednówku. Powiem panu szczerze, dawni dziadkowie opowiadali tak. Mówi, na wierzbę wejdziesz i boso, a zejdziesz w obuwiu. Aha. No gałęzie ob tego tak, korę ściągnął i masz buty. Na nogę sobie dopasował, zrobił takie tak. Jak laczki. Czy laczki, tak. No. Tak, jak umieli z tej, a kora, jak ona wyschła, jak była miękka, to ona była łatwa do tego. Do obróbki. Tak, a jak wyschła, to normalnie twarda. W nich chodziłeś, bo już noga się ułożyła i... Tak. I sobie sam zrobił buty, prawda? Tak, nie musiał iść do sklepu. No tak, no, ludzie prawda, sobie radzili. Śmiesznie to wyglądało, no ale mówi się, no takie były czasy. Znaczy wie pan, dla nas może śmiesznie, ale dla tych ludzi, którzy żyli 100-200 lat temu, tak. To było naturalne, że wykorzystywali tak. I widzieli to, co jest. Tak. Uczyli tak. Się z tego, co jest. Jedli tak. To, co mieli przecież, na... Zobacz pan, bydło też było hodowane takie duże.
no to znowu było obuwie na, już na zimę, ale to już byli szewce, co tym się zajmowali, nie? Ja pana zaproszę do izby, to sobie też tak porozmawiamy przy, no, na kawę, przy filmowaniu, no, i wtedy pan naostrzy kosę, no, na prawdziwej babce. Nie? Musisz dać, panowie, wezmę od babci numer, ale... No, bo telefon odsługuje, telefon do niego to jest pana ostatni numer. Często jest, zresztą widzimy to. Tak. Nie jest tak źle. Wiem, gdzie pan mieszka. Tak. Po sobie trzeba coś tym młodym zostawić. Żeby pan wiedział. Chociaż jakaś pamiątka. Że tak dawniej się to robiło. Tak. Wie pan, niektóre metody stare wracają, bo przecież...